Podczas spotkania z mieszkańcami i tak naprawdę były zapewnienia, że do końca wakacji to przejście będzie doświetlone, a w związku z tym też i bezpieczniejsze. Nic się nie zadziało, jakie kroki w związku z tym podejmujesz? Znaczy, przede wszystkim chciałbym wrócić do historii. Przejście ma swoją historię, ponieważ mieszkańcy już w 2016 roku w ramach grudziąskiego budżetu obywatelskiego starali się o to, żeby to przejście przede wszystkim miało sygnalizację świetlną, bądź było doświetlone, tak, bądź było w sposób bardziej, że tak powiem, bezpieczniejszy, oznakowane. Mówię, różne były koncepcje. Natomiast rok temu, między innymi w tej sprawie była złożona przeze mnie interpelacja, mówiąca o tym, żeby tutaj była sygnalizacja świetlna. Zapewnienie z Zarządu Dróg Miejskich, trzeba przyznać, że z tej strony i przede wszystkim od Pana Prezydenta w odpowiedzi na interpelację było takie, że dołoży wszelkich starań, żeby to było. Natomiast mijały miesiące, w międzyczasie odbyło się spotkanie mieszkańców osiedla Lotnisko z Panem Prezydentem, na którym otrzymałem zapewnienie z Zarządu Dróg Miejskich, że to przejście będzie, że tak powiem, w cudzysłowie zrewitalizowane. Natomiast no, mamy dzisiaj minęła nam dekada września. To przejście póki co nie jest remontowane, a 1 września dzieci tutaj chodzą, dzieciaki do przedszkola. Chciałbym powiedzieć, że tylko do tego oddziału chodzi codziennie 150 dzieci z rodzicami, a codziennie do pracy jeżdżę. Naprawdę tutaj w godzinach porannych jest bardzo dużo. Tylko że zwróćmy uwagę na to, że dzisiaj mamy wrzesień, tak? Jest jeszcze widno, ale w momencie, kiedy przychodzi późna jesień, do wczesnej wiosny, naprawdę tutaj jest, nie wiem, z czego to wynika, tak? To jest przede wszystkim na pewno niedoświetlone. Czy wieczorem mieszkańcy wracają, czy jadą do pracy z rana, kiedy jest ciemno. Naprawdę tutaj są martwe punkty, tego nie widać. I ja bym apelował do Zarządu Dróg Miejskich przede wszystkim, żeby jednak, jeżeli coś się obiecuje, żeby z tego się wywiązywać. Ja potrafię zrozumieć, że pewne rzeczy mogą w międzyczasie wyjść, tak? No między innymi tutaj też rzekomo jakaś kwestia techniczna wyskoczyła Zarządowi Dróg Miejskich, ale apeluję, no jak mam pytanie takie, no może tak, no jak wygląda Pan Prezydent, który uczestniczy w spotkaniu i jego pracownicy obiecują, że coś będzie zrobione? Kontakt, Panie Przewodniczący, i z tymi pracownikami, i z Panem Prezydentem. I trochę dziwne, że stajesz przed mikrofonem i pytasz o to przy mediach, jak można było to bezpośrednio jego zapytać. Bo teraz my byśmy się dowiedzieć, jakie są następstwa tych rozmów. Nie jedno krótkie z pracownikami ZDM-u rozmawia na wiele kwestii, na przykład na kwestie chociażby ulicy Dywizjonu. Wczoraj także wraz z pracownikiem z ZDM-u się spotkałem, także jak kontakt z ZDM mam na co dzień. Natomiast jeżeli pani redaktor się pyta o to, to czasami proszę wręcz media, bo to dzięki wam pewne rzeczy są ruszane, tak? Bo można chodzić po gabinetach i prosić. Ja mówię o pracownikach z prezydentem. Prezydent też, żebyśmy mieli jasność, to prezydent nie jest od tego, żeby chodnik tutaj odbudowy chodnika, czy nie jest od tego, żeby przejście tam jeszcze było doświadczone. Do tego są służby. Jeżeli widzę, że nie mogę, że tak powiem, pewnych rzeczy obiecanych wyegzekwować, no to między innymi niejednokrotnie proszę media, panie redaktor, i proszę się nie dziwić, no taka rola jest radnych, tak?